co, dobre, nie? To teraz do roboty. No to do roboty. Siemanko w kolejnym odcinku. Jedziemy dalej z tematem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie teraz. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Lecimy. Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. No i krótko. No to do roboty. Dobra, idziemy po naszą zgubę. Teraz nie do końca wiem, o co tu chodzi. Chyba jakaś babka... Vamos, do windy. Nie wiem, czy ona zaginęła, czy co jej jest. Mamy ją znaleźć po prostu. Czy coś tam jej się stało? Podążamy za Jackiem, dobra. Za Jackiem. Nie wiem, czy to celowa zagrywka była, wiecie, no bo to jest Jackie, ale tutaj taki od Redów może jakiś... Taki, wiecie, pstryczek mały, humorystyczny. A jak będę go nazwał Jacek? T-Bug dzwoni, nie wiem, co tam. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor zniknął z radaru parę godzin temu. Chyba ją porwali. O, właśnie. Możliwe, że już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Bug? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Ty no śmieje się normalnie. Spokój. Zaraz będziemy na miejscu. Właśnie, Bug. Skup się. No ale windy prawie jak w tych czasach. Dobra, idź za Jackiem dalej. Jacek Givery już wyciągnął. Ale idzie jak taki wkurzony misiek, czekaj, mi też. Lokal 1237. Idziemy. Jak policjanci. Dziewczyna powinna być w środku, ale nie mam odczytu z jej biomonitora. To ty? Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. To co? Mam nadzieję, że nie jest za późno. Schowaj się. Macie mało czasu. Spróbuj zhakować drzwi. Możesz je obejść sam? Ten jak pozuje, jak do zdjęcia. Otwórz zdalna... O, no i elegancko, jak Robocop. I wchodzimy. Ale muza dobra jest. Upy. Do to będzie zbierania sporo, widzę. Pozbieramy na razie ile się da, zobaczymy. Potem sobie zrobię przegląd tego, co się przydaje, a co nie w ogóle. Bo nie wiem, co mam zbierać tak naprawdę. O, co to? Co jej się stało? Martwa dziewczyna. Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa półka. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki Zeta Techu. A, czyli to nie ona. Załatwiane na lewo. To nie ona. Joki. Szukamy dalej. Dobra, szukamy dalej. No to szukam dalej, ale najpierw znajdźków szukam. Co my tu mamy? Trauma na życzenie. Jak to się stało? Drugi tyle, okej, podzielone zdania co do tych dziwnych rzeczy, które się tutaj dzieją. Dobra, skanować możemy? Coś możemy, ale nic to nie daje. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj tak szybko, bo może coś fajnego znajdziemy. Jakieś, wiecie, coś może do tego, do craftu, bo widziałem, że craftować broń można. O, eurodolary, hajsiwo, dawaj. Niegazowana, to chyba woda jest. Dziwny ten... Dziwny stożek, nie wiem co to było. Zużyta rozstrzykawka jakaś, dobra. Popielniczka, taki śmieciarz, ale dobra, no na razie biorę z automatu, co się da po prostu. Potem sprawdzimy. W sensie później sobie sprawdzę, więc na luzie. Dobra, mamy co? Przejść do kolejnego pomieszczenia, idziemy. Cyk, otwieramy. Przed nami, uważaj. Dobra, dobra, dzięki. Załatw go po cichu. Dobra. A i że ten, dobra, idziemy. Ostrożnie. Na kucaka, tak. Znajdź Sandrę Dorset. I cyk za łeb. I do lodu. Dobra, jest. Na kebaby pójdzie. Niezła robota. Sam bym tego lepiej nie zrobił. No raczej. Zbieramy dalej, dobra. Co to? A znowu czytajka jakaś. To później przecież tam. Efekty uboczne stosowania wszczepów. Dobra, co to jest? Medikamenty. Dobra, idziemy dalej. Coś, ole rozwalam. Bo ten tam się kluje. Uważajcie! Nadchodzi kolejna dostawa ciał, zbliżając się. Jesteśmy w domu. O, idziemy.
Przyjdzie tu czy nie? Chyba nie, nie? Poczekaj na okazję i zdejmij ich. Nie widzę. Aha, bo tam mnie zauważył chyba, dobra. Ty, idź, idź, idź. Joki fus. Po następny. Raz do trzech już jest na pewno. Dobra. Że co, że tamtych dwóch? Ten stoi najbliżej. Dawaj go. Nie da się. Czemu się nie da? No dobra. Że tych musimy najpierw zdjąć, to idziemy. Tego najbliżej, czyli tego. No to myk. Cyk. Karczycho, następny. A ten już porobiony, dobra. Bingo palido. I broń jakaś Unity, zbieramy. Z tego też zbieramy elegancko. Lecimy dalej. Nowy przedmiot, dobra. Ile tu jest rzeczy w ogóle? Dobra, o teraz można, dawaj go, dawaj. Dobra, łys jest w głowie, idziemy dalej. Dawaj, co tam masz? Dobra, tu jest jeden, ten jest drugi jeszcze. Będzie mi widział, czy nie? Nie, chyba nie. O, broń mam jakąś. Cyk. I tak wszystkich wykończymy. Kolejna broń, cyk. Ciekawe, ile te bronie kosztują, czy da się je sprzedać jakoś tak znośnie. Gdzie ten drugi jest? Halo? Wentylator. Ole, od razu ciszej, od razu lepiej. Strasznie mu głośno muza jest. Dobra, hakowany. Wiedziałem. On już leży, dobra. Się tu czaje. Tam jest jeszcze jeden, dobra. Dawaj, co masz? Pod koszulek, dawaj. Zbieraj się. Dobra, tego jakby tutaj. Drzwi to możemy sobie otworzyć pewnie. To nie, skrzynka. O! Musimy go stamtąd wywabić go stamtąd, więc odwróć uwagę, zrobimy. No i co? Dobra, i on tu przyjdzie, my go w łeb i gitarę. A chodź, idziesz czy nie idziesz? No idzie. Aha, czyli jak on zauważy to, to chyba się właśnie tak będzie pan podświetlał, że złapał przynętę. Dobra, dawaj go. I cyk. Zabijamy czy obezwładniamy? Zabijamy. Dobra. A co z dziewczyną? Szukajcie. Musi gdzieś tam być. Dobra, szukamy, szukamy. Hajsiwko, latarka. Nie, to lampka jest jakaś, dobra. Dobra, no przeszukamy wszystko, pozbieramy, zanim pójdziemy dalej, bo nie wiem, czy będziemy mogli tutaj w ten wrócić. Więc lepiej pozbierać od razu. Później już będę wiedział, co ma, co jest sens zbierać, a co nie. Na razie to tak po prostu pozbieram, co w ręce wpadnie. Co mi tam jeszcze? Tu już chyba wszystko wziąłem, czy nie? Nie, coś tam jeszcze jest. Nowy przedmiot jakiś. A to buty jakieś są, czy co to jest? Gdzie to? W lodówce ktoś to schował? Analiza eksplozji. Sok z kaktusa, o. Dobra, tu coś jeszcze. Tępy skalpel. No to raczej mi się nie przyda. Chyba. Aż tutaj coś jest? Dobra. Strasznie dużo tych medykamentów, mimo że poziom jest bardzo trudny. Chyba, że właśnie to jest taka rekompensata, żeby się udało. Dobra, żeby się to wyłączy. Aha, to nie to radio, dobra. Nie wiem, muszę tą muzę później ściszyć trochę, ale to już później. Jeszcze będziemy kombinować. Broń, cyk, dawaj to. Copperhead. Tu jakieś co mamy. A tu jest ten głośnik? No nie, to jest dywersja, możemy zrobić właśnie, odwrócić uwagę. To nie, myślę, że da się wyłączyć. Dobra, zbieramy, zbieramy. To, to też, dawaj to. Tak orientacyjnie, co tu w ogóle można znaleźć? Dużo śmieci podejrzewam będzie. Połowa z tego będzie pewnie do wyrzucenia. Co to? Dok jakiś i flara. O, flara może się przydać. Flary z reguły się przydają.
kolejna flara, to że on to ma, czy co? Czy że nie, że ja to wziąłem, dobra. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Możemy coś zhakować? Czy nie możemy? Wiadomości, proszę. Czujesz się zagrożony? Tanie wszczepy. Cyberware. Mięście łydki syntetyczne. Bądź na bieżąco z ofertami, to zaraz wybuchnie ci głowa, o proszę, to jakiś ten skam taki, nie? Masz niezłego pecha, no. Wpłaćmy 100 milionów, to przeżyjesz. To wiem, że czas tego domu jeszcze powinien zasnąć również specjalną kamerę w szczepie optycznym, to. No idzie skam, będzie wieczny. Co my tu mamy? Sieć, nie wiem co to. Czy stronę jakieś można wejść, dobra, kiedy indziej. Dobra, gdzie oni tutaj? Nieźle, mano. Nie sądziłem, że uda nam się rozegrać to tak cicho. No widzisz. To nie do końca w moim stylu, ale robi wrażenie. No raczej, co ty myślałeś? Z byle kim na akcję idziesz? Chłopie. Dobra, hajsiwo się zgadzać musi. Pyk, pyk, tu jakiś czytajka to też. Eurodolary, dawaj. Komputerki znowu. To się da? Nie da się. Tu się da pewnie, no. A, tu co innego. Myślę, że wszędzie będzie te same maile będą wszędzie. Zginiesz. Od Wiktora do Blaze'a. Wiktor to jest ten nasz gościu. Skończy się na czymś... O. Może będzie można później pogadać z nim o tym, co tutaj znaleźliśmy. Jakieś drobiazgi, a to takie już tematyczne, żeby było pewnie coś. Dobra, idziemy dalej. Tak? Wszystko? Wszystko. Co to? Myślę, że jego broń mi pokazała, nieważne. O. Ja pierdolę. Posuń się, ziomuś. Będzie po ciebie. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Zaraz sprawdzimy. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Jak w tym w filmie, kiedyś taki stary był z Van Damme chyba. Jedno na drugim, jak uniwersalny żołnierz, co siedział w wannie z lodem. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałem o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Odpal jej biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Wpinam się. Dobre. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Czy to bezpieczne? Może po prostu ją wynieśmy? Musisz sprawdzić biomonitor. Jeżeli zablokowali odczyt, a dziewczyna ma krwotok wewnętrzny, to ugutujesz ją na dobre. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Roma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobrezita. Zabierzmy ją z tej wanny. Dobra. Jackie, gotowy? Bądź czujny, osłaniaj mnie. Zwarty i gotowy. Rób swoje. Ręcznikiem się przykryj, chłopie. Awaria systemu, jaka kurwa, awaria? Niedobrze. To niedobrze, że awaria? Czy to? Co to jest wypłaszcza? Wi, co tam się dzieje? Dawaj, zastrzyk. Ja pierdolę. Łap, mano. Cyk. Jak w Pulp Fiction.
Chyba zadziałało. Wynieś ją. Dobra, tylko idziemy. Ostrożnie. Idziemy gdzieś. Działam ją wynieść. Uratuj Sandrę. Mamy to. Wynieś Sandrę na balkon. Idziemy. Elfty zobaczyli traumę i uznali, że nic tu pomoże. Ostatnia taka robota. Poczekaj na traumę. No jest. Pozostań na miejscu! Wykonuj polecenia! No dobra, luźno. Dobra, dawaj to wejście. Otwieraj to. A że nie tu, dobra. Te sorry. Ole, ekipa, dawaj, no, bierzę. I co, jeszcze mi się kulka dostanie zaraz? Odłóż pacjentkę na ziemię! Dobra. Aha, że tu. No i masz, cyk. To już wasz problem. Wow, gościu. Co? Nie? PT-133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Dopamina 70 mg. No i dobra. Dopamina 110 mg. Fibryna 800 mg. No dobry ambulans, nie? No i z bańki. Co tam, ziomuś? Idziemy? Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. No i gra, dobra. Dobra robota, chłopaki. Ja też znikam, widzimy się później. No siema, siema, dobra. Słuchaj. Sprawę. Jaką sprawę? Chciałem pożyczyć swoją furę. No, na randkę z Misty. No. Przecież nie pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? No to pojeczki będzie jeździł. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mi dupę. No ja. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. Dobra, jak to te? Wakako Okada, cyk. Halo, halo. Vi? No. I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. No i dobra. Hajsiwko jakieś już u nas czeka, elegancko. Ciekawe ile pewnie, dwie dyszki dostaniemy i na paliwo powrotne. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. A co to? Szybko, ja prowadzę. A to alt wcisnąłem. Jak się alt przytrzyma, to takie coś wyskakuje, nawet nie wiedziałem, dobra. No co jest? Nie można podnieść? Dawaj mi to. No dobra, nie to nie. Dobra, wsiadamy do fury, co my tu jeszcze mamy? Jedzonko jakieś, dobra. Dawaj do fury, jedziemy. Dobra, panie szofer, na haciendę, proszę. No, jedziemy, dawaj. No, dobra. No, mu zawjeżdża, dobra. Nie, muzyczka klasy. No nie, to miasto jak miasto, tylko duże. Nie ma, no. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhead, Andrew Weyland, Adam Smasher. To miasto rodzi wielkich ludzi. O nas zapomniałeś, gałganie. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Tak, na kebaba. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? Na kebaba do Turasa. Ciekawe, czy do tego roku jeszcze będą. Mi się wydaje. O, ekipa jakaś jedzie. Mi się jedzie za nami furgonetka. No też widzę, i co? Podoba mi się to. Będzie szalane, ziom. Bardzo mi się to nie podoba. No, jak? Dobra, dawaj. I my. O, w głowę, cyk.
Ale ciężko się strzela. Nie, muszę tą czułość myszki ogarnąć. To nie szapta. Joki zys. Dawaj gościa. Trzymaj się, Bi. Jok, mam życie mało, ty. Przepraszam! Och, nie gniewam się. Jak się tym celuje ciężko. Celuj w kierowcę. Kierowcę, dawaj, cyk. Myk. Bańka, ile ten ma? No. Dobra, spadaj, porobiony. Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy kupię do domu. Kupię nowy. Kiedyś. Gada madre! Co to było? Aha, że odcięty ten... Ta blokada, co ta babka mówiła. Że odcinają i już do chaty nie wrócimy. Chyba, tak się nagle za ten... No właśnie, keep out, czy tam keep clear. Rzeczywiście. Rozstawiają się. W ogóle czemu ja mam jeszcze pokonać przywódcę kosiarzy? Kogo? Już nikogo nie było. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. Bajerem. Co nie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chce wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. No ja. Dziewczyny? Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Mhm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Co? Wpuść ich. No i gra. A potem już nikogo. Jedźcie. Miłego wieczoru, panie oficer. Jaki Armando. Z mordy nie bardzo, nie? Ale z gadki już lepiej. Wpadłeś i w oko. Spodobało się jej się. Moje oddanie ujęło ją za serce. Tak, za serce. Wierność, stałość w uczuciach. Aha. I bezpretensjonalność, rozumiesz? Fajnie deszcz zrobiony. W tej szybie i tak dalej, ulica. Na maksa wyżyłowanej grafice też by to wyglądało pewnie ciutko lepiej. Tu mamy wysokie w pomieszaniu ze średnimi. Co tam się dzieje? Dzieje się. Co to za policja? To nie wygląda jak zwykła interwencja. Co to za robokopy? Bo to nie jest zwykła policja, mano. Hmm. To tygrysy z Magstaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. Okej. I po sprawie. Dobry wjazd. Jedni skurwiele. Ale z głośni zbroja jak z Halo czy z czegoś tam. Z Halo, Halo jakoś tak. Fajny dźwięk deszczu. Samochód jest tylko taki w środku kanciasty trochę. Nie wiem, czy to celowo. Te modele akurat, może inne jakoś wyglądają lepiej. Bardziej tak jakby, wiecie, designersko. Bo te to tak, ten, to auto tak... Mamy to. Prawie jesteśmy u ciebie. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Haywood. Spokojnie, Vin. Wypuszczą mnie. Na pewno? Na pewno. Będę dla nich miły. No takie to jazda jest taka trochę sztywna, nie wiem, czy to błąd gry, czy co? Czy to tak jest? Jestem ciekaw, jak się jeździ w ogóle. No, tak jakby tak kartą bym skręcał, nie? No ale... Może kwestia patrzy, zobaczymy. To co? Słodkich snów. No siema, siema. Dzięki. Strzałeczka. Adios. Adios, amigos. Dobra, wróć do swojego mieszkania. Co to było?
No i tam to wszystko słabo. Dobry wieczór, Night City. Moimi gośćmi są przewodniczący kongregacji... Zapomniałam. Znajoma detranerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci namiary na nią. Zadanie od T-Bug jest ważne dla ścieżki rozwoju Netrunnera. Aha, czyli T-Bug będzie nas rozwijać pewnie w tym hakowaniu i tak dalej. Piękna gospodyni programu Chipping. No ale nie zamierzam się jakoś za bardzo w tym hakowaniu rozwijać, tylko takie podstawy, żebyśmy mieli. Żeby jakąś dywersję można było zrobić i tak dalej. Ale tak, żeby temu poświęcać więcej czasu, to raczej nie. A co tu możemy kliknąć? No, co to? Jakieś żarcie czy co? Pasta Holobytes, dawaj, jemy. O, i życie się ładuje, no i elegancko. Pytanie, czy do maksa nam się naładuje, czy nie? Bo gdzieś się, połowa gdzieś była. Mniej więcej. Jest, full, no i gra. Trzeci raz. Ojej. Płaciliśmy już za naprawę. Chyba próbują na nas It be. Przyrobić. Co tu mamy? Zmawiam sobie z dozorcą. Pod kartonem się schowało i już nie możemy podnieść. Już, za duży ciężar. A wy co tu macie? Też nie można? Okej. Okay. Nie wiem, czy to właśnie celowo tak jest, że coś tu leży po prostu, czy znowu błąd, nie możemy podnieść. No ale co tam. Jakoś nie przeszkadza to w grze. A to co, nasza chata jest, tak? Drzwi bym czekaj. No, jeszcze mi tu wejdą te baby za mną. Co my tu mamy? Skórzane pionierki. Co to w ogóle jest? Czapka z daszkiem, stare spodenki news. Używana kurtka. Ale że co, że to jest moja garderoba, czy że co? Że tu się przebieram? Pancerz jakiś, dobra. Co tu mamy? O, to jest mój ulubiony pokój. Co my tu będziemy? Broń widzę, miecze. No ale to schowek to bezpieczny pojemnik na lekki punek, dobra. To też później sobie ogarniemy. Rozejrzyjmy się po chacie jeszcze, co tu jest. Belek? Nie, co to? O, lustro. Przejrzyj się w lustrze, pokaż. Jaka koszulka. Dobra, coś tu możemy zrobić? O! Zmień wyraz twarzy. Radość, złość, smutek. Pokaż. Jaki uśmiech. Jak psychol teraz wygląda. Dobra, weź to. Neutralny, weź to, zdejmij z twarzy, dobra. Cyk, dobra, normalnie jest. Wychodzimy z tego w takim razie. Tu coś mamy jeszcze? Nie. Dobra. Nie to, kurwa. Dobra, mamy to. No i co? Połóż się spać, pokonaj przywódcę kosiarzy. Coś tu mi się porąbało z tymi karty jakieś, dawaj jeszcze, co tu jeszcze jest? Usiąść, no na razie nie. Rewater. Wódka, o. Weź albo użyj. No i pić nie będziemy chyba, nie? Bo to kacyk później będzie, to weźmy to ze sobą. Niegazowana bierzmy. I nowości braindance'owe. Nowa drzazga. Dobra. No i idziemy spać. Resztę zrobimy już w następnym odcinku. Nikt za mną nie wlazł, dobra. Dobra, dzięki za uwagę. W takim razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.